Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie wyjaśniają okoliczności śmierci 58-letniego mieszkańca Kutna, znalezionego w stawie w parku Traugutta. W niedzielę około godziny 12 dyżurny kutnowskiej policji otrzymał zgłoszenie o zwłokach mężczyzny znajdujących się w stawie w parku Traugutta. Policjanci ustalili, że topielcem jest 58-letni mieszkaniec Kutna. Przybył na miejsce lekarz, stwierdził zgon. Na denacie nie znalazł żadnych obrażeń, jednak prokuratura rejonowa w Kutnie zarządziła o sekcji zwłok. Kutnianin wyłowiony ze stawu wyszedł z domu w sobotę. Do tragicznego zdarzenia mogło dojść w nocy z soboty na niedzielę. Sekcja zwłok wykaże, co było bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny. Będziemy szczegółowo pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kutnie wyjaśniać, jak doszło do tej tragedii. Kutnowski Szpital Samorządowy wreszcie wyszedł na prostą. Zgodnie z obietnicami prezesa Wilanowskiego udało się spółkę zbilansować. Kiedy Robert Wilanowski obejmował stanowisko prezesa Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, obiecał wtedy, że dołoży wszelkich starań, by we wrześniu szpital się zbilansował. Te obietnice stały się faktem i w miesiącu wrześniu szpital się zbilansował. Próby naprawy finansów szpitala były podejmowane od dawna. Powiat dokładał pieniędzy, zarząd szpitala szukał oszczędności i koniec końców udało się nie tylko doprowadzić do zbilansowania spółki, ale także do wygenerowania dochodu. Przyniósł zysk w kwocie ponad 200 tysięcy złotych. W związku z tym myślę, że jest to dość optymistyczna informacja z perspektywy stanu finansowego kutnowskiej spółki i wypada wyrazić nadzieję, że ten trend będzie utrzymany w następnych miesiącach. Można więc wreszcie powiedzieć, że szpital jest na plusie, a na to czekano już od dawna. Dziś także trwa spotkanie komisji z prezesem szpitala. Takie spotkania weszły już na stałe do kalendarza powiatu. Na każdym z nich omawiana jest aktualna sytuacja finansowa kutnowskiej lecznicy. Szpital nie tylko się zbilansował, ale we wrześniu odnotował zysk. Do tego podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Choć zadłużenie szpitala jest, to widać tendencję do jego zmniejszania. Oczywiście jest i łyżka dziegciu w beczce miodu, bowiem opozycja powiatowa jest nadal niezadowolona. Na spotkaniu wszystkich komisji z prezesem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego przedstawiono sytuację finansowo-ekonomiczną lecznicy. Prezes potwierdził, że szpital nie tylko się zbilansował we wrześniu, ale wyszedł na plus. W miesiącu wrześniu 224 051 zł 70 groszy na plusie. Jest to pierwszy miesiąc, gdzie spółka uzyskała dodatni wynik finansowy. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu było to przeszło 1 000 000 zł straty. Kwestia finansów szpitala to również jego zobowiązania. W styczniu było to ponad 18 milionów, w tym 3 400 000 zł zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął. W marcu zobowiązania wyniosły ponad 20 milionów. W kwietniu powiat dokapitalizował szpital 2 000 000 zł. Od lipca widać wyraźną tendencję spadku kwoty zobowiązań. Jak mówił prezes Wilanowski, kulą u nogi szpitala są problemy związane z płynnością finansową spółki. Uważam, że dużym sukcesem jest porozumienie się z firmą Vibraun, które dzierżawi pomieszczenia w naszym szpitalu. Udało się tytułem należnego czynszu w latach późniejszych pozyskać kwotę 1,5 mln zł. Oczywiście to jest kaucja, która jest tytułem należnego czynszu, ale dzięki tej kaucji my możemy nadal realizować program finansowania działalności spółki. Na koniec września zobowiązania wymagalne wyniosły ponad 1 000 000 zł. Obecnie zadłużenie szpitala to 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o oddziały szpitala, to najwięcej strat generuje m.in. oddział ginekologiczno-położniczy wraz z bezpośrednio związanym z nim oddziałem neonatologicznym. Jest również dobra wiadomość dla pielęgniarek. Zgodnie z decyzją ministra zdrowia, położne i pielęgniarki otrzymają podwyżki o 300 zł. Pomimo dodatniego wyniku za wrzesień powiatowa opozycja nie była zadowolona. Niechlubną tradycją jest spóźnianie się niektórych radnych opozycyjnych na spotkanie komisji. Teraz nas interesuje wynik finansowy, bo teraz tak, albo pan jest świetnym drukarzem, bo pan wydrukował ten wynik i powiedział tak, pozawieraliśmy ugody z ZUS-em, z wierzycielami i tak dalej. Tak to wygląda. Nie powiedział pan jedną rzecz, jednej rzeczy. Czy nie wpłynęły na przykład jakieś środki za nas wykonania lub znowu posiłkował się pan jakimś tam pieniędzmi z jakiegoś podmiotu, żeby ten wynik poprawić. To jest kolejny raz, kiedy prezes tak naprawdę przedstawił wszystkie informacje, w którym miejscu pojawiły się środki finansowe, żeby poprawić płynność, co się działo w spółce. Pan radny albo tego nie słucha, albo przychodzi za późno.
Jak możemy prowadzić racjonalną dyskusję, bo rozumiem, tu się wszyscy po to spotkaliśmy, kiedy tak naprawdę wychodzą z tego jakieś nieracjonalne wnioski tylko dlatego, że ktoś tego nie zobaczył, bo przyszedł później. Kolejne spotkanie komisji z prezesem Wilanowskim w przyszłym miesiącu. Bezrobocie spada zarówno w kraju, jak i w naszym powiecie. Jednak koniec roku to również napływ osób, którym kończy się praca z ofert subsydiowanych. Stąd wszystko wskazuje na to, że mogą to być ostatnie miesiące tak niskiego bezrobocia. Po raz pierwszy od wielu lat stopa bezrobocia w kraju spadła do poziomu poniżej 10%. W powiecie kutnowskim w sierpniu było to 14%. Wstępne statystyki we wrześniu są korzystne. Nadal zatem utrzymuje się tendencja zmniejszania się bezrobocia w powiecie. Porównawczo w sierpień do września nadal mamy spadek liczby rejestrujących się osób o ponad 100 osób. W tej chwili 5500 osób zarejestrowanych bezrobotnych na koniec miesiąca września. Coraz więcej osób już zarejestrowanych w urzędzie zgłasza podjęcie pracy. I to jest zarówno z form finansowanych z Funduszu Pracy, bo troszeczkę tych form też mieliśmy w miesiącu wrześniu, ale w większości przypadków są to oferty niesubsydiowane. Pewnie, że spośród osób, którym daliśmy decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej, a ich było ponad 800, to nie tylko podjęcia prac, bo nie zgłoszenia się w wyznaczonych terminach również. Wpływ na liczbę bezrobotnych ma również ilość nowo rejestrowanych w pośredniaku, a jak się okazuje i tych, którzy po raz pierwszy przychodzą do Urzędu Pracy, by się zarejestrować, jest coraz mniej. Z drugiej strony Urząd Pracy przewiduje, że to ostatnie tak dobre miesiące, bo do urzędu napłyną osoby, którym kończą się subsydiowane formy zatrudnienia, m.in. staże. Analizując bezrobocie, kobiet 56%. I do tego zdecydowanie mniej ofert pracy, gdzie kobiety miałyby duże szanse podjęcia tej pracy. 46% tereny wiejskie. To też jest trudna praca, dlatego że czasami jest problem z dojazdem. Tak? Mamy ofertę, ale mamy ofertę w Kutnie, a gdzieś z odległych okolic, wiemy, że powiat kutnowski jest dosyć rozbudowany, więc jest problem z dojazdami, a szczególnie jeśli jest to praca na 3 zmiany. I dodać należy, że 11% bezrobotnych ma prawo w tej chwili do zasiłku. Bezrobocie może w najbliższych miesiącach wzrosnąć, również dlatego, że kończą się prace sezonowe, choć takich w Urzędzie Pracy w tym roku, podobnie jak w poprzednim, nie było. Wielkimi krokami zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. W tym poprzedzającym to święto okresie licznie odwiedzamy groby naszych bliskich. W ciszy, spokoju i zadumie porządkujemy miejsca spoczynku. Niestety niektórzy ten okres i nasze roztargnienie wykorzystują jako okazję do kradzieży. Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy oraz na drogach do nich przyległych. Jak co roku prowadzona będzie policyjna akcja Znicz, której celem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych na drogach dojazdowych w okolicach cmentarzy będzie więcej policjantów. Policjanci, szczególnie z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Prewencji, będą kontrolować główne dojazdy dróg, szczególnie do cmentarzy, główne drogi komunikacyjne. Policjanci będą informować osoby zainteresowane o zmianach organizacji w ruchu. My na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kutnie umieścimy szczegółową zmianę organizacji ruchu. Również takie informacje powinni udzielić zarządcy drogi. Policjanci będą również zwracać uwagę na kierujących, w jaki sposób parkują. Osoby, które utrudniają ruch, będą surowo karane. Również zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo, czyli zapinanie pasów bezpieczeństwa, również w jaki sposób są dzieci przewożone w samochodach. Oczywiście, jak zawsze, zwrócimy uwagę na nietrzeźwych kierujących. Duże zgromadzenie ludzi i spora liczba pojazdów stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich. Należy jednak pamiętać, że listopadowe święto jest okresem zwiększonej aktywności przestępców. Nie tylko policjanci umundurowani będą pełnili służbę podczas tej akcji, również będą pracowali wywiadowcy, czyli policjanci z Wydziału Kryminalnego. Będą oni zatrzymywać osoby, które popełniają przestępstwa kryminalne, czyli na przykład kieszonkowców. Tutaj jest apel do wszystkich osób, szczególnie do osób starszych, które
przychodzą sprzątać na grobach, aby nie zabierały ze sobą jakichś wartościowych przedmiotów, dokumentów, pieniędzy. Jest to na cmentarzu na pewno niepotrzebne, a niepotrzebnie możemy stać się ofiarami przestępstw. Wszystkim pieszym policja przypomina o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara grzywny od 20 do 500 zł. Na cmentarzach trwają gorączkowe przygotowania do wszystkich świętych. Znicze, wiązanki i stroiki możemy kupić w hipermarketach, a także tradycyjnie na przycmentarnych straganach. Ceny i asortyment podobne są do ubiegłorocznych. Trwają przygotowania do 1 listopada. Mimo że pozostało jeszcze kilka dni, kutnianie już dekorują i sprzątają groby swoich najbliższych. Tuż obok cmentarzy kwitnie także handel. Można kupić znicze, kwiaty, stroiki i wieńce. Nie zapłacimy więcej niż w zeszłym roku, bo ceny są podobne, ale zakup zniczy może nas kosztować więcej niż kwiatów. Wszystko zależy od tego, na jakie światełka się zdecydujemy, bo oferta jest bardzo bogata. Takie mniej ozdobne. Mniej ozdobne i dosyć takie duże. Patrzymy na cenę, czy nie? Znaczy są klienci, którzy patrzą na cenę, ale jest taki klient, który nie patrzy, podoba mu się znicz i bez względu na cenę kupuje. A elektryczne też się sprzedają? Mniej. Kto rzadko przychodzi, to lubi elektryczne, bo tak miesiąc czasu się pali, więc zawsze to światełko się pali na grobie. Stragany przyciągają przede wszystkim bogatą ofertą kwiatów. Tuż przed wszystkimi świętymi wybór jest niemal nieograniczony. Jak co roku najpopularniejsze są chryzantemy, które występują w różnych kolorach i rozmiarach, ale na nie decydują się najczęściej tradycjonaliści. Przede wszystkim sztuczne, bo dlatego, że znaczy nie wiadomo jaka będzie pogoda. Jak będzie mróz, no to zmarzną zaraz i potem ten grób jest pusty. A jednak to, żeby cały rok te kwiaty były na tym grobie. Wiązanki z jakich kwiatów? Odchodzi się bardziej od chryzantem. Tak, znaczy są tacy tradycjonaliści, co jeszcze kupują z chryzantem, albo ewentualnie jakieś tam dwie chryzantemy w wiązance, ale głównie to są takie całoroczne kwiaty. Znaczy ludzie zostawiają tam jeszcze jakiś kwiatek, chryzantemę jakąś żywą dla tradycji, ale tak głównie to są takie mieszane. Całoroczne kwiaty. Oczywiście kwiaty i znicze to tylko symbole naszej pamięci o tych, którzy odeszli. Zadbajmy o to, aby zewnętrzna oprawa tych świąt nie zagłuszyła ich prawdziwego sensu, zadumy i refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Niech to będzie czas poświęcony na wspomnienia i refleksje o naszych bliskich zmarłych oraz na modlitwę za ich duszę, a nie tylko na zakupy i spotkania rodzinne. Po raz kolejny przy okazji Wszystkich Świętych na Kutnowskim Cmentarzu Parafialnym, ale także i w Krośniewicach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej będzie kwestować. Pieniądze z kwesty przeznaczone będą na ratowanie niszczejących nagrobków. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Pamiętając o naszych najbliższych i przyjaciołach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej prosi, by pamiętać także o grobach tych, o których już nie ma kto pamiętać, o zasłużonych mieszkańcach miasta. Jak co roku TPZK będzie kwestować, w tym roku już po raz 13. Zajmujemy się grobami tymi, które nie mają swoich bliskich. Tymi grobami, którymi nikt się nie zajmuje, a jednocześnie stanowią one jakąś wartość historyczną, wartość zabytkową dla naszego powiatu, dla naszej ziemi kutnowskiej, dla naszego miasta. Towarzystwo pamięta o tych, którzy byli przed nami. Z ubiegłorocznych datków udało się odrestaurować grób Józefy Żuchowskiej. Resztę środków z ubiegłorocznej kwesty przeznaczono na grób Marcelego Nowaka, który wymaga więcej nakładów finansowych. Renowacji wymaga ogrodzenie, komora grobowa i postument. Stoimy tutaj obok pomnika Marcelego Nowaka. Jest to jeden z dwóch pomników, które zostały wytypowane w zeszłym roku do naprawy przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Grobami na cmentarzu parafialnym. Przeprowadzam teraz prace konserwatorskie przy pomniku Józefy Żuchowskiej. Moje są to trzecie prace na cmentarzu w Kutnie. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół jest to już 11 pomnik, który jest poddawany gruntownym pracom konserwatorskim. Prace renowacyjne wymagają cierpliwości i dokładności. Polegają przede wszystkim na oczyszczeniu, na wzmocnieniu konstrukcji poprzez wypełnianie jakichś drobniejszych i większych ubytków, także na przywróceniu takich walorów estetycznych nagrobka. Poza tym konserwatorzy dbają, by pozostał na nich ząb czasu, by nagrobki nie odbiegały wyglądem od ogólnej estetyki cmentarza. Dlatego nie działamy w taki sposób, żeby pomniki świeciły, błyszczały,
ale żeby były zachowane w takiej gamie kolorystycznej cmentarza. Choć nie ma już wśród nas wielu tych, którzy zasłużyli się miastu, to groby pozostają świadectwem ich życia, dokonań, ich istnienia w tym mieście. Renowacja tych nagrobków to symbol naszej pamięci wobec przodków, ale i nasze świadectwo wobec nich. Kwesta już 31 października i 1 listopada od 9 do 16. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Będą oczywiście rozdawane ulotki. Ja tutaj mam przed sobą, tak jak co roku, ulotki. Nasz stolik będzie w głównej bramie. Jeżeli możecie Państwo wrzucić złotówkę albo więcej, bardzo prosimy. Nie przechodźcie obojętnie. Wyliczamy się z każdego grosika, który dostajemy. Tak więc mam nadzieję, że darzycie nas Państwo zaufaniem o tyle, że tą złotówkę do puszek wrzucicie. W tym roku TPZK kwestować będzie 1 listopada również na cmentarzu w Krośniewicach. Zachęcamy, by wesprzeć kwestujących chociaż złotówką. Hafty, koronki i inne ozdoby można oglądać w Dworku Modrzewiowym. Prace to efekt warsztatów prowadzonych od kwietnia przez Polski Związek Głuchych. W Dworku Modrzewiowym można oglądać rękodzieło i rzeźbę, które powstawały w trakcie tegorocznych warsztatów artystycznych. Warsztaty zaczęły się w kwietniu tego roku i trwały do października. Zapraszaliśmy we wtorki, środy i czwartki osoby chętne, które chciały poznać i folklor kutnowski, ale też i takie robótki, jak tutaj Państwo widzicie. Prezent w postaci haftowanego obrazka otrzymał wiceprezydent Kutna Zbigniew Wdowiak. Fajnie, że jest możliwość, aby osoby, które lubią w ten sposób pracować, miały możliwość samorealizacji i to są z tego punktu widzenia bardzo cenne, bardzo cennie spędzony czas i ciekawe rzeczy, które w wyniku tychże warsztatów powstają. W pracach prócz świątecznych królowały motywy roślinne, w tym szczególnie związana z logiem miasta róża. Motyw się przewija i w związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle, że motyw ten chyba zyskał sporą popularność, cieszy się dużym wzięciem przy tego rodzaju pracach. To jest z naszego punktu widzenia, a także i promocji miasta, rzecz bardzo cenna i ważna. Chętnych było dużo, ale materiał do tworzenia miniaturowych perełek rękodzieła jeszcze został. W związku z tym to nie koniec akcji. Zapraszamy. Wniosek już skończony, ale zapraszamy wszystkich chętnych na dalszą część warsztatów. Kutnowskie warsztaty artystyczne w Dworku Modrzewiowym odbywały się w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez prezydenta miasta Kutno. Chcemy Państwu przedstawić to wszystkie dzieła, jakie zostały do tej pory zrobione i prosić, żebyście pamiętali o nas w przyszłym roku. Do odwiedzania dworku zaprasza Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki. W kutnowskim magistracie odbyła się sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek prezydenta miasta Kutna. W porządku obrad m.in. złożenie ślubowania przez nowego radnego Jacka Saramonowicza. Dziś podczas sesji Rady Miasta Kutna zwołanej na wniosek prezydenta uroczyste ślubowanie złożył nowy radny Jacek Saramonowicz. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Przypomnijmy, w wyborach uzupełniających do Rady Miasta zdecydowaną większością głosów wybory na nowego radnego wygrał pan Jacek Saramonowicz. Uzyskał on 114 wszystkich oddanych głosów. Priorytetami nowego radnego miejskiego jest edukacja, sprawy związane z zabytkami, a także rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców. Pogoda sprzyjała przeprowadzonym dziś w Strzelcach ćwiczeniom wydzielonych sił i środków KSRG z terenu województwa łódzkiego z zakresu walki z pożarami, ratownictwa technicznego i medycznego pod kryptonimem Kutno WOO 2015. Spektakularne ćwiczenia wydzielonych sił i środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego z terenu województwa łódzkiego przeprowadzono dziś w Strzeleckich Lasach. Były to ćwiczenia z zakresu walki z pożarami, ratownictwa technicznego i medycznego pod kryptonimem Kutno 2015. Wszystko zaczęło się od pożaru lasu. Na rozpoznanie wyjechały jednostki gaśnicze. Pożar jednak był na tyle duży, że trzeba było wezwać posiłki. W tej chwili trwa przepompowywanie wody poprzez poszczególne jednostki od hydrantu ziemnego do tej ostatniej jednostki, która znajduje się tuż
przy nas. Jest to jednostka, która już gasi pożar lasu. Zastępy z drugiej strony lasu zabezpieczały miejsce przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się pożaru. Z uwagi na to, że ognisko pożaru będzie rozprzestrzeniało się w głąb lasu, z drugiej strony będą prowadzone siły i środki, które będą jakby z drugiej strony zatrzymywało front pożaru. Dojazd nie był łatwy, bo by dojechać do miejsca, trzeba było usunąć konary uniemożliwiające przejazd. Gdy trwało gaszenie pożaru, okazało się, że wracająca służba leśna miała wypadek. Trzeba było zatem podjąć działania ratownicze. Doszło do kolizji zdarzenia, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo. Tak? W wyniku tego drzewo powaliło się na samochód. Prowadzone się w tej chwili działania ratownicze. Cały czas wozy strażackie musiały również dowozić wodę do gaszenia płonącego lasu. To już ostatni, czwarty etap dzisiejszych ćwiczeń, wspólnych ćwiczeń strażaków, policjantów, a także służb medycznych oraz leśników. Na tym etapie jednostki uzupełniają wodę i dowożą ją do lasu, by dalej prowadzić akcję gaśniczą. Po ćwiczeniach wszystkie jednostki wróciły do punktu koncentracyjnego, gdzie podsumowano ćwiczenia. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości taktycznych kompanii gaśniczej Kutno, sił wydzielonych z systemu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zadaniem strażaków było m.in. rozpoznanie zagrożeń, dróg dojazdowych i ćwiczenie procedur alarmowania. Ćwiczenia przebiegały zgodnie z planem. Zostały włączone siły Łódzkiej Brygady Odwodowej oraz siły środki KSRG z terenu powiatu kutnowskiego. Udział brało w sumie 18 zastępów, w tym bezpośrednio w ćwiczeniach 16 zastępów. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 130 strażaków. Całą akcję można ocenić na mocną czwórkę z plusem. Drobne potknięcia, które wystąpiły podczas ćwiczeń, nie wpływają na ogólną ocenę ćwiczeń. Nie było wypadków, nie było błędów krytycznych, nie trzeba było ćwiczeń przerywać w trakcie ich trwania. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia na terenie powiatu kutnowskiego. Udział wzięli strażacy z powiatu łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego i rzecz jasna kutnowskiego. Za rok najprawdopodobniej scenariusz ćwiczeń przygotują strażacy z Łęczycy. W środę ruszyła sprzedaż biletów na mecz Polfarmek z Kutno – Siarka Tarnobrzeg. Mecz odbędzie się 4 listopada, więc w środę o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie. Bilety na mecz Polfarmek z Kutno – Siarka Tarnobrzeg, który odbędzie się 4 listopada o godzinie 18 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie, są już do nabycia w biurze KKS-u. Przypomnijmy, 5 zł kosztuje bilet ulgowy i przysługuje dzieciom oraz młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, a 20 zł kosztuje bilet normalny. Sprzedaż biletów trwa od środy do przyszłego poniedziałku włącznie w godzinach od 9 do 17. Rezerwacja telefoniczna na najbliższy mecz nie jest możliwa. KKS ProBasket Kutno przypomina, iż jedna osoba może zakupić maksymalnie 10 biletów. W związku z Dniem Wszystkich Świętych kierowcy, jak co roku, muszą uzbroić się w cierpliwość. Część dróg będzie zamknięta. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić w rejonach cmentarzy. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z wprowadzanymi zmianami w ruchu drogowym. Przewiduje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w części ulicy 29 listopada od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Po lewej stronie ulicy 29 listopada zaprojektowano parkingi dla pojazdów z podanym sposobem parkowania na skos. Ulice Zgoda oraz Cmentarna na odcinku od ulicy Zgoda do końca ogrodzenia cmentarza zostaną zamknięte dla ruchu kołowego z wyłączeniem mieszkańców, osób upoważnionych do handlu i niepełnosprawnych. Zmiana w organizacji ruchu wprowadzona zostanie w dniu 30 października od godziny 24 do dnia 1 listopada do godziny 24. W ulicach Zgoda i Cmentarna obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów do dnia 2 listopada do godziny 24. Zmiany w organizacji ruchu będą również wprowadzone w rejonie cmentarza parafialnego Kutno-Łąkoszyn. Na ulicy Stafa ruch kołowy odbywał się będzie jednokierunkowo od ulicy Łąkoszyńskiej w stronę skrzyżowania z ulicą Solskiego i od ulicy Solskiego w kierunku ulicy Korczaka, również w jednym kierunku. Zmiany te potrwają od 30 października od godziny 24 do 1 listopada również do godziny 24. W nocy bezchmurnie, temperatura 4 stopnie w Kutnie i 5 w Łęczycy i Łowiczu, ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale.
W dzień częściowo słonecznie, temperatura 15 stopni w całym regionie, ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W nocy małe zachmurzenie, temperatura 5 stopni w Łowiczu i Łęczycy i 4 w Kutnie, ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Poniedziałek częściowo słonecznie, temperatura 13 stopni w Kutnie i Łęczycy i 14 w Łowiczu, ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali.